Nasz, pro, nasz projekt nazw nazwaliśmy Korzenie, um, to się zaraz wyjaśni dlaczego. Um, jest już strona internetowa, tu jest podkreślona deeproots.life, ona jest po angielsku też dlatego, bo nasz projekt jest otwarty um, na ludzi również spoza terenu naszego kraju. Um. Chcemy stworzyć y, społeczność tu na terenie kopańca, y, która będzie społecznością, my nazywali, nazwaliśmy tutaj ją, dedykowaną regenerację ludzi i przyrody. Um, dlatego y, tak ją no, zdefiniowaliśmy, ponieważ uważamy, że już trochę za późno z naszego punktu widzenia. A ja jestem osobą, która y, od 20 ponad lat zajmuje się szeroko pojętą ochroną przyrody. Przez 15 ostatnich lat jestem zaangażowany i działam w. A pracuje dla Greenpeace w Polsce, w Europie i, i też poza Europą. W związku z tym zorientowaliśmy się, że tak zwany rozwój zrównoważony to jest za mało w obecnej sytuacji, że musimy zacząć regenerować również to, co zostało zniszczone i temu chcemy się dedykować i chcemy znaleźć inne osoby, które chcą zrobić coś podobnego. Macie przed sobą um, główne funkcje tego projektu, i ten wysoki stopień samowystarczalności jest e, jednym z jego kluczowych filarów. E, Podstawowe info. E, zacznijmy od miejsca. Miejsce, o którym myślimy, to jest miejsce, gdybyście wyszli z tego budynku, poszli w troszeczkę w prawo i popatrzyli przed siebie, zobaczycie wzgórze, zwane e, wiśniową górą. I to jest dokładnie to miejsce, które widzicie na zdjęciu. Które mamy nadzieję kupić od państwa podwińskich, jeśli tylko do końca roku zostanie zamknięta sprawa zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. A tu jest jeden z wstępnych planów tego, co tam powstanie. Na razie jest tylko piękny teren. A mamy już pewne plany, plany zbudowane w oparciu o kurs formakultury, który tutaj, ile? trzy lata temu. Został um, przeprowadzony dalej. Um, to są główne założenia naszego projektu. Um, jak powiedziałem, już, regeneracja zamiast zrównoważonego rozwoju. To jest, to jest to, od czego wychodzimy. Um, jeśli chodzi o samowystarczalność, to będziemy się skupiali na takich um, no dość nowych tematach, typu agroleśnictwo. Jak ja to wspomniałem z dwa-3 lata temu, pani, która. Prowadzi, no jest jedną z najbardziej zaangażowanych osób w rolnictwo ekologiczne w Polsce. To powiedziała, żartując poniekąd, a powiedziała: Co? Chcecie zwierzęta do lasów wprowadzać? To będzie, nie będzie dobrze widziane. A zobaczycie w drugiej części prezentacji, na czym to polega. Nasze budynki będą wszystkie budynkami ekologicznymi. Będziemy też zajmowali się czymś takim, to się nazywa holistyczne wypasanie zwierząt. Też będzie kilka fotek, pokazujących, co to może znaczyć. Nasza społeczność chcemy, żeby była maksymalnie zróżnicowana pod każdym względem. Um, będziemy mieli część prywatną i większą część wspólną. Um, I a, co może też warto jest podkreślenia szczególnego, nie chcemy być jedynie społecznością, która się zamyka do wewnątrz, a chcemy być połączeni ze wsią Kopanie, chcemy być jej częścią, a jednocześnie chcemy być taką placówką, która emanuje wiedzą i postawami na zewnątrz i przyciąga do siebie ludzi, którzy um, chcą się uczyć tych metod, tych umiejętności, tej postawy, która, um, tych postaw, które, której nam przyświecają. Jakie są następne kroki w, naszym, w naszych działaniach? Bo myślę, że to będzie interesujące. Okej? Okay? Więc do końca 2019 roku chcemy zakupić Ziemię, również chcemy sformować pierwszą grupę osadników do końca tego roku. No, będziemy przygotowywać teren. Powiedziałem, że tam na razie nic nie ma, oprócz tego wszystkiego, w sensie takim no, przygotowawczym jest oczywiście fantastyczny kawałek Ziemi, który, który jest wyjątkowy, i chcemy rozpocząć budowę na wiosnę lato następnego roku. I teraz jak, jeżeli myślimy właśnie zarówno o żywności, jak i w ogóle o, o życiu na, na długą metę, to bardzo często ludzie jak przygotowują się do takiego projektu, to zaczynają od tego, gdzie będą domy, albo gdzie będą drogi, a wbrew pozorom nie od tego powinno się zaczynać, powinno się zaczynać na przykład od tego, jak wygląda sprawa wody, gdzie ta woda, woda jest, jak ona płynie. A również e, od tego, jak ewentualnie pokierować ją w taki sposób, żeby można ją wykorzystać maksymalnie, um, również na przykład prze, bez zużycia energii. Um, w tym kontekście e, chcę tylko wspomnieć o tym, że, że mamy nadzieję, że uda nam się zorganizować warsztat w tym roku e, z jednym z ekspertów a spoza nawet Europy, który e, nam przybliży to, w jaki sposób. Um, Budować taką no, odporność na wszelkie, na wszelkie wydarzenia związane na przykład z suszami, które według e, tego, jak, jakie są predykcje, jakie są przewidywania, będą nas dotykać coraz częściej. W związku z tym jest e, ważne, żeby stworzyć pewien krajobraz e, w oparciu o to, co tam jest, w oparciu o tą wodę, która jest na miejscu, e, a jednocześnie starać się maksymalnie o to, żeby na przykład nie wykorzystywać wody. E, wiem jak ona się nazywa? Głębinowej. Dziękuję bardzo. Natomiast, jak najbardziej, wykorzystać tą wodę, która spada na, na, na nas, do nas z nieba. Um, notabene, to jest właśnie jedna z tych rzeczy, która różni rolnictwo regeneracyjne od rolnictwa tak zwanego ekologicznego, bo nie ma przy certyfikacji rolnictwa ekologicznym wymogu związanego z wodą. My w naszym podejściu, oczywiście, je stosujemy. Um, zamierzamy prowadzić na naszym terenie um, e, seminaria, kurs z zakresu rolnictwa i rekultywacji terenów, jak również naturalnego budownictwa. Dajesz. I tutaj kilka um, no, takich właśnie pocałowych informacji, co to dla nas oznacza to ekobudownictwo. Czasem to oznacza bardzo wysublimowane, bardzo skomplikowane budynki. Oczywiście w naszym przypadku nie chcemy na tym się skupiać. Dobrze tylko raczej chcemy budować w oparciu o materiały lokalne i z technikami i te, technologiami, które no albo się wpisują w te materiały, albo są nawet dalej, albo nawet um, budują na tych tradycyjnych technologiach. Okay. Kolejnym elementem, gdzie będą na, na temat którego będziemy organizowali warsztaty i szkolenia jest wszystko to związane jest z energią. W naszym kraju jest to wyjątkowo ważne ze względu na to, jak potężni jesteśmy za, czy tego chcemy, czy nie, w dużym stopniu za, za, można powiedzieć, zawiązani i, 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 i tacy no, uzależnieni od energii płynącej głównie z węgla. Więc będziemy um, na, tym, na tym etapie również budowy um, organizować szkolenia na ten temat. No i teraz przechodzę do tego, co jest związane z tym drugą rzeczą, którą, jak się zorientowałem, wielu z Państwa interesuje, czyli edukacją dzieci, bo wiele z nas ma dzieci i my, dokładnie moja żona stworzyła prawie dwa lata temu taki projekt nazwany Leśna Szkółka, który jest de facto oparty o projekt, o podejście leśnej szkoły, czyli edukacji w terenie. Ja teraz nie będę zagłębiał się w żadne ze szczegółów tego, um, za chwilę do tego przejdziemy. Na końcu chcę powiedzieć, że jeszcze też nasz projekt będzie, tak powiedziałem, otwarty na zewnątrz. W związku z tym będziemy przyjmować różne szczerze, no, wybrane e, firmy i organizacje, żeby mogły tam a, również się spotkać i a, zaplanować swoje kolejne ruchy, a, więc to jest też dodatkowy przychód dla naszej społeczności. I przechodzę do leśnej szkółki. Leśna szkoła to są dwie grupy, maluchy i starszaki, um, ale mamy też tą grupę starszaków, która jest jedną, z, prawdopodobnie z tego co słyszymy, jedną z trzech w Polsce, jedynych, gdzie jest możliwość edukacji dla dzieci w wieku szkolnym. A, czyli te dzieci, które już powinny, są obowiązkiem szkolnym, mogą do nas trafić, jeśli chcą. U nas się uczyć, a następnie zaliczyć egzamin w odpowiedniej placówce oświatowej. Więc to jest coś wyjątkowego, ponieważ my też zdajemy sobie sprawę, że jeżeli budujemy coś, a co ma mieć korzenie, jak powiedziałem na początku, to to musi mieć również długi oddech, długie spojrzenie w przeszłość. W związku z tym musimy dzieci edukować w inny sposób niż my byliśmy edukowani. No, Okej, okay. jak to wszystko może wyglądać, ten projekt, jak szybko może powstać? Tutaj kilka może slajdów, Leo dalej, pokazujących przykład, dalej, tego jak to wyglądało na jednej z farm, którą widzieliśmy, z powrotem, 5 lat temu, to jest stan na start, kilka miesięcy później, następne i to jest Mniej więcej pół roku po starcie. Jeżeli jest odpowiednia ilość ludzi, no to wtedy um, można naprawdę bardzo szybko, bardzo dużo zrobić. A nawet w takich warunkach, kiedy no, zupełnie na przykład jednak jest inny okres wegetacyjny w, w Szwecji niż u nas. A jak powiedziałem, jeśli chodzi o nasz projekt, tak rolnictwo będzie głównym motywem i zaraz wyjaśnię, co to oznacza w pokrótce. Um, dalej. Um, będziemy mieli cały zestaw drzew orzechowych, równomiernie rozmieszczonych, które kiedy e, wyrosną um, dalej, um, będą stworzą swego rodzaju krajobraz trochę przypominający to, co tutaj mamy, taką sawannę. Dalej. Następnie będziemy mieli wiele drzew i owocowych, które też będą pomagać nam, oczywiście odpowiednio są będą dobrane po to, żeby wiązać azot i żeby znacząco zwiększać jego zawartość w glebie. Wypasanie zwierząt będzie się odbywać pomiędzy tymi um, liniami. Tutaj mniej więcej widzicie, jak to może wyglądać na tym zdjęciu. <laughs> Natomiast część tego terenu, który naszym zdaniem nadaje się do reforestacji po prostu, czyli do zadrzewienia ponownego, to właśnie zamierzamy z nim zrobić, ponieważ tam, gdzie jest bardziej stromo, ten teren generalnie prosi o to, woła o to, żeby na nim zasadzić drzewa, a nie, żeby próbować na nim cokolwiek robić, jeśli chodzi o rolnictwo. E, tak, jak powiedziałem, chcemy dokonać regeneracji, w związku z tym będziemy patrzeć i będziemy badać i, i również e, za, jakby współpracować z placówkami naukowymi, badając bioróżnorodność na naszych terenach. E, chodzi o zarówno bioróżnorodność spod znaku rolniczej, jak i dzikiej przyrody. E, tutaj jest kilka informacji na temat tego, co byśmy chcieli zrobić. No, Łącznie z tą ostatnią, czyli właśnie odnoszącą się do tego, co bardzo często czym się zapomina, czyli pewną ochronę stref, gdzie dzikie życie powinno kwitnąć. Dobrze. Czas ja, więc ja tylko chciałem na końcu jeszcze raz przypomnieć, to jest strona internetowa, to jest mój adres, mój numer telefonu. Wiem od Renaty, że potem. Po kolejnej prezentacji będzie miejsce na pytania, nie teraz, tylko później, tak Renato? Po bloku, tak? po bloku. A, więc jeśli ma, mieliby Państwo jakiekolwiek pytania do któregokolwiek z elementu a, mojej prezentacji, tego co chcę zrobić, to gorąco Was zapraszam i będę siedział tam.